Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Jesteśmy pod Sagrada Familia. Okazało się, że w niedzielę są tutaj msze międzynarodowe, z których po prostu można korzystać. I przy okazji dajcie zwiedzić środę. No właśnie, pod warunkiem, że się zdąży. Nikola jest w środku, my pędzimy oczywiście jak zawsze na ostatnią chwilę. No i nie wiemy, czy się uda jeszcze wejść, bo jest mnóstwo ludzi. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Wow. Rafał będzie naszą skalą porównawczą. Patrzymy do góry. O, rety. Wielkie i piękne. Wow. A zobaczcie, kto tam stoi w kolejeczce. Tam, tutaj łepek wystaje. To jest Nikola. Bo dzisiaj jest niedziela, w tej chwili 8.30, a o 9.00 zaczyna się msza międzynarodowa. W czterech językach. Właśnie. Podobno. I można skorzystać, jak widać. Cieszę się to ogromnym zainteresowaniem, ale jakimś cudem zdążyliśmy i prawdopodobnie uda nam się wejść do środka. Jest to świetna okazja, żeby właśnie przy okazji bezpłatnie zwiedzić Sagrada Familia, bo... Normalnie wstęp kilkanaście euro kosztuje. Tak. 12,5 albo... kilkanaście. Przed chwilą nie wiem, tak się próbowaliśmy dogadać, ale nie pamiętam dokładnie. Jakoś kilkanaście, to jest dobre określenie. Co dziecha, długa ta kolejka, co? Znaczy ta kolejka? No, może tam coś rozdają, jakieś jedzenie. Stąd widzimy, że Sagrada jest cały czas w budowie i z tego, co czytałam w przewodniku, budowa ma być zakończona dopiero w 2026 roku, także jeszcze trochę. I jeszcze w ogóle nie mam wszystkich tych wieżyczek, które mają powstać. A już robi takie wrażenie. Od tylu lat. Dziocha, co ty? My idziemy do środka? Już? Co to? Chyba się udało. Tam widzieliśmy Nikolę ze strażnikami, ale mam nadzieję, że wszystko jest okej. No, będzie zawsze dogadać. Trzeba pamiętać, że jeżeli chcecie wejść do środka, trzeba mieć zakryte ramiona i kolana. Ja jeszcze buty wziąłem, bo nie wiedziałem, czy można. Wow! Łorety. Łorety, Grażyna, jakie to jest wysokie. Łorety. No. Jak w Mori w Władcy Pierścieni. Boże, jakie witraże w tym. No, witraże są przepiękne. Ja. Tam są w ogóle pełno ludzi. O, jest tam ołtarz. Pięknie. Na siedzeniach czekamy na nas ulotki o mszy międzynarodowej. I tutaj mamy w różnych językach, czekajcie. Tu chyba słowa modlitw są w różnych językach. Albo pieśni. Albo pieśni. My to tak się znamy na tym, może to jest śpiewnik po prostu, jak u nas. Może kiedyś być. Był. To może być wszystko. Czemu kiedyś? No bo nie pamiętam. Bo nie byłeś. To nie znaczy, że nie ma. Kiedyś był, bo im byłem. Ale serio, jestem pod wrażeniem, jakim to jest rozmachem zrobione. No. Ciekawe, czy raz wyproszą ale za nagrywanie. Ale jestem jeszcze pod większym wrażeniem tego. Nie wyproszą, bo można. Tylko, że jeszcze się mszy. Jestem pod jeszcze większym wrażeniem tego, że i tak wstaliśmy. Późno, bo późno, ale zdążyliśmy. Ale że zdążyliśmy, to jest. No, to jest nasz. Jesteśmy już po mszy i mamy jeszcze chwilę na zwiedzanie i tutaj czytałam przed chwilą jeszcze na szybko w przewodniku. Te kolumny na przykład są wzorowane na potężnych sekwojach i jak widać właśnie, jak się patrzę do góry, jakby one się tak rozrastały i tworzą takie zataszenie, te betonowe drzewa, coś takiego. Tak, betonowe sekwoje. A jeśli chodzi o nasze wrażenia po samej mszy, to naprawdę, no my nie chodzimy do kościoła, ale było to dla nas takie fajne, naprawdę ciekawe bardzo przeżycie. I momentami było to bardzo wzruszające, tak obserwować, jak ludzie różnych narodowości zachowują się w ten sam sposób i tak naprawdę w każdym kraju podobnie. Wygląda to podobnie. Były drobne różnice na przykład w momencie... Tak, ludzie się tak żegnają, przy modlitwach, tak. Na przykład trochę inaczej niż u nas. No ale właśnie jest coś takiego, co jednoczy i właśnie myślę, że... Znaczy nie żegnają, tylko modlą. No jak mam.
pulsie, tak. Że szczególnie no właśnie w takich czasach jest to ważne, żeby coś takiego zobaczyć, że no są takie miejsca, gdzie ludzie się uśmiechają do siebie, jednoczą różnych narodowości i naprawdę no fajne przeżycia. I ja tak, wiecie, wyobraźcie sobie, jak to wyglądało, jak ja siedziałam i po prostu takie łzy w oczach i nagle patrzę, jak Rafałowi tak głowa spada, nie? Ja przysypiałem lekko. Także nie wiem, czy Rafał ma to same wrażenie, może teraz on wam opowie coś o tym przy... No fajne, no. Dużo po hiszpańsku. Ach, no i właśnie było... Czułem się jak Jasz Fasola w kościele, jak ktoś oglądał, to ja tak właśnie w tym do śpiewników zaglądałem. Msza była w kilku językach, ale właśnie mieliśmy rozpiskę całą. I to też było fajne, że właśnie po kolei ludzie z różnych krajów wychodzili na czytanie na przykład i odczytywali fragmenty Pisma Świętego w swoim języku. Tak. Naprawdę bardzo ciekawe przeżycie, naprawdę. Nawet właśnie takie perspektywy osób, które nie chodzą na co dzień do kościoła. Cześć, Sagrada Familio. Gdzieś tutaj jeszcze Nikola się czai na nas. O. Ale naganiacze tu napierają. To jest Nikola. Cześć, Nikola. Cześć. My mamy ogólnie szamę ze sobą. No. I planujemy teraz iść do parku, z którego ładnie widać Sagradę i będą tam ładne zdjęcia. No i super. Bardzo nam to pasuje. Zrobimy zdjęcia i poszamiemy. Jakbyście pytali, czy tu jest dużo ludzi, to jest. To jest bardzo dużo ludzi. A pokaż się, zobaczę, czy widać cię z Sagradą Familią. Oj, widać cię! O której właśnie miałam pytać dziewczyny, z którego są najpiękniejsze zdjęcia z tego, co widziałam z Sagradą w tle, także... Tak. Idźmy tam. Ale najpierw coś zjedzenia. Tak. Kolejne zalety butelki filtrującej. Jest szał. Tak. Chociaż podobno ta woda jest tutaj pitna. Nie wiem, czy to muszę... Nie. Nie, to samo się włączy. A w ogóle my mieszkamy teraz 10 minut drogi na pieszo od tego pięknego przybytku, od Sagrady Familii. Także wyczailiśmy sobie dobrą miejscówkę z Airbnb. No i widok mamy na szpital Świętego Pawła, także też na taką właśnie budowlę zabytkową. No i jest pięknie, mówię wam. I cieszę się bardzo, że mieliśmy okazję też załapać się i być w środku tutaj tego. A z tej strony jest część, której normalnie nie pokazują na żadnych zdjęciach, ponieważ tą właśnie remontują, czyli ta jest jeszcze brzydka, powiedzmy. Grażyna, znowu palmy. Tutaj jakieś budynki dziwne, egzotyczne. Tu egzotyczne drzewa. Ja się z każdą palmą w tym parku. A, Jezus, to tu trochę posiedzimy chyba. W ogóle mamy taką niehiszpańską pogodę, taką polską w sumie bardziej, bo jest 24 stopnie około i jest tak naprawdę przyjemnie, nie ma aż takiego upału, także można sobie spokojnie spacerować, zwiedzać, idealna pogoda na chodzenie po zabytkach. I tu też taki punkt, w którym wszyscy robią sobie zdjęcia, bo tu jest takie bajorko zielone, no i właśnie Sagrada. Proszę, drugie śniadanko. Tak. Robki z serem. I co jeszcze? I jabłuszka. Ale wy macie fajniejsze. A i jeszcze mamy serek. Ale orzechowy? No. Mamy go właśnie na śniadanie, jest przepyszny. Trochę, ale taki przepyszny, dobry, no. Nawet gołębie są jakieś inne tutaj. W środę. Szybciej biegają. No siema, panie wróblu. Co pan tu robi w Hiszpanii? Na wakacje pan przyjechał? Słuchajcie, zrobić tu zdjęcie z Sagradą to jest wyczyn, naprawdę. Tu jest tyle ludzi. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Tu chyba by trzeba wcześniej rano przyjść i cykać foty, bo teraz to dobra, jest masakra. Jaka tu była sesja, słuchajcie, z takim widokiem. Czy ten park się jakoś nazywa, pani przewodniczki? Okej, to musimy go jakoś nazwać. To jest park Sagrady Familii. O, już jest nazwa oficjalna, proszę bardzo. Sagrady Familii. No i wszystko się zgadza. Naprawdę warto tutaj przyjść i troszeczkę się uzbroić w cierpliwość, żeby zrobić idealne zdjęcia, ale się uda na pewno. Wersja robocza Zielone Bajoro. Park Plaza de Gaudi. O, też ładnie. Niech mu będzie, niech ma swój plac. Ja przepraszam, ale jeszcze, zdjęcie z palmą. Aś! Janusz, na wakacjach! Zdjęcia z palmą robimy. Dziewczyny nam uciekają, Nikola już zakłada baldachim, Justyna też. Tak, bo zaczęło padać. Przyjechaliśmy i w Gdańsku padało i teraz zabraliśmy też ze sobą. I teraz będzie zapłakana Sagrada Familia. Kurczę, wzięliśmy coś przeciwdeszczowego?
wzięliśmy, masz parasolkę. A, okej. Okay. Tutaj wycieczka muzułmanów ze mną idzie. Wycieczka z Kataru. Zobacz, a tylko ja mam Katar. To się przeziębiłem. Taka stylowa właśnie. Qatar Outfit 2018. I znaleźliśmy taką urokliwą uliczkę, w której będziemy cykać potencję jeszcze. A pan musi jeździć chodnikiem. Dobra, Nikola, to powiedz mi, gdzie my idziemy? Gdzie nas zabierasz teraz? Na duże churrosy. No. Wypełnione Nutellą. Ja, przecież to jest, no, to jest cud. Idźmy tam. Daleko to? Nie, tutaj zarobię. O. Bajka. A propos tego protestu i żółtych wstążek, to tu jest całkiem niezła, duża, na całym budynku. Płachta, na byka. I to chyba tutaj. Ksureria, Sagrada Familia. To są churrosy? Wow. Churrosy takie tradycyjne są tam, takie małe. Dostaje się w takiej paczce. Po co można mieć tradycyjnego, jak można mieć takiego giganta? Zdecydowaliśmy, że tutaj weźmiemy dużego churrosa, bo na te małe Nikola obiecała, że jeszcze pójdziemy, maczane w czekoladzie. I do tego weźmiemy taki napój, który tam leży, jeszcze kokolat czy coś takiego. Dziecha, kupuj. Hable espanol. Tak? Jak to smakuje? Jak coś podobnego? Jak pączek. Ale ten pączek nie jest słodki, tylko na dzień ma słodkie. To dobre. Ale fajnie, że jest pączek. Super. Degustation. Dobra. Warto było czekać na tę recenzję. Też o tym czytałam. I co czytałaś? Po to tutaj przyjechałam, żeby spróbować churrosu z czekoladą i tego napoju. I z napojem czekoladowym. Albo nie, delikatnie kakaowie. Zapomnę. A w smaku? Są w stronę metra. Ale to super. Ale fajne, takie waniliowe trochę. Waniliowe, czekoladowe? Od 1933 roku robimy na to podobno. Pyszny, bo taki nie za słodki. Nie jest aż tak mocno czekoladowy, bardziej właśnie. Albo po tym czurosie już nie jest taki słodki. Troszeczkę czekolady, kakałko takie, Nestle. Mm-hmm. Ale nie takie przesłodzone, fajne. Jak cudownie, jesteśmy po churrosach, no to czas na coś słodkiego. Idziemy teraz na degustację czekoladek. Ja po prostu kocham te rzeczy. Prowadzą nas najfajniejsze miejsca w Barcelonie. Najlepsze zabytki. Najlepsze jedzenie. Szczęście jest tak bardzo blisko, Ada. Jeśli tego chcesz, marzeniami zbuduj przyszłość. San Andrzej. No, dokładnie. Ale to nie tutaj. Lody Toblerone, wszystko. Lody Toblerone, to spróbowanie. Tak, Justyna jest naszą czekoprzewodniczką teraz. Czeka roboty, żeby no masakra, nie? To wszystko trzeba jeść, oglądać. Ech, mówię wam, jak ciężko. Powiem wam, że ja preferuję taki pieszy jednak tryb zwiedzania. Przyjechać sobie samemu do jakiegoś państwa. No fajnie, jak macie przewodnika jakiegoś, ale samemu tak odkrywać też to miasto. Bo takie wycieczki busem, to tam wszystko wam pokażą na szybko. Tak nie wejdziecie na przykład do środka, niczego. A tutaj możemy sobie jednak przebiec, zobaczyć. W ogóle przechodzimy tu na czerwonym, bo podobno tutaj można. Dziwne rzeczy tu się dzieją. Pokażemy wam Sagradę Familię jeszcze ze strony, której nie widzieliście, bo z tej strony jeszcze nas nie było. Tak, my też jeszcze w sumie nie widzieliśmy. I dziewczyny powiedziały, że teraz będzie przed nami dużo kawiarni, w których są różne ciekawe rzeczy. Także takie mamy zwiedzanie. Takie... Zachwycone. Ej, ale powiem wam szczerze też, że to prawda, że są tu przystojni policjanci i nawet ja to muszę stwierdzić. Oni mają takie fajne, długie włosy, jak mi się podobają. A dziewczyny to w ogóle laski. No, ja wszystkie opa... to dziewczyny... A ja mówię, że dziewczyny to też laski. No. Hola. Coś słyszałem, jakieś wołanie, co się dzieje? Idziemy na degustację czekoladek. Serio? Wow. A tak co, za darmo? O Boże, jakie dziwne coś. Ja się powiedziałem dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, Grażyna. No rzeczywiście, dałem czekoladki. Jest marcelana, czekolada i biała czekolada. Wow, czekolada w raju. Dobre. To ja też spróbuję. Którą polecacie? Boże, wszystkie te czekoladki były pyszne.
W ogóle to jest co? Całe centrum, takie galeria czekolady taka. To jest moje przyszłe mieszkanie. To jest ciężkie? To jest ciężka tabliczka. O Jezus, nie? Ale to, no bo to ma 300 gram, no to spora czekolada. Z reguły czekolada ma 100, nie? To trzy czekolady to ma, tak? Tą największą, najcięższą. I chyba zdecydujemy się na taką czekoladę, mniejszą troszkę, z napisem Barcelona, z katedrą. I co, Dziocha, będziesz zadowolona z zakupu takiej małej? No troszkę tak. Póki co tak, ale na jak długo mi to szczęście wystarczy, to nie wiem. No ale dobra, przynajmniej będziesz miała coś z galerii czekolady. Prawdopodobnie będziemy zmierzać do dzielnicy gotyckiej na kawę. Brzmi cudownie. Idziemy na metro. Problemy techniczne z bilecikiem. Try again. Nie wiem, o co chodzi. Teraz w ogóle połknął bilet. Kurczę, mamy jakieś problemy z biletem. Ale błyskawicznie pojawił się pan, który nam pomoże. Tak. I ten pan nam pomoże i może wymieni nam bilet. Co pan wymieni? No nie wiem, chyba tak. W ogóle zobaczcie, jakie ładne, nie wiem, czy mazajki, czy coś, ale są w metrze takie ładne ilustracje kafelkowe. Bardzo ładne. Tak zgrabnie. I biegiem na metro. Zobaczcie, a tutaj rozwiązanie dla wszystkich, którzy muszą pracować. Idziemy sobie na urlopik, czyli na L4. A tu taki... Wow, już mi się podobają budynki. Szukamy kawy. Charakterystyczne taksówki czarno-żółte. Tak. Kolejne. Okej, okay, tu jest taka kawiarenka mała, zaciszna. W okolicach dzielnicy gotyckiej. Nie, nie, my musimy kawę, taką siekierę kawę. Z croissantem. Z croissantem? No z chęcią. I takie pyszne zestawy. Za cały czas moje złoty 70, euro 70. Croissant i kawka. Złoty 70, spoko. Co to za sandał tutaj? Na ścianie sandały wieszają tutaj, mówię wam, dziwna kultura. Ech, no, ta już zawinięta znowu. Tutaj chory kraj, tutaj w nogach hodują kwiaty. Masakra. Tak długo stała, że i kwiaty wyrosły. Przejmuję ci. Serio? Tak, coś pięknego. Obserwuję ich na Instagramie, odkąd tylko się dowiedziałam, że będę w Barcelonie. Czekajcie, bo tu się trzeba tak poruszać. I to są lody, które wyglądają jak róże, z takich właśnie lodowych płatków. Ja sobie obiecałam, że będę w Barcelonie i ich spróbuję, ale w tej chwili jesteśmy lekko przesłodzeni, ale widzę, że mojej ekipie to nie przeszkadza najwyraźniej. Więc bardzo mi się to podoba. Recy, jakie one są piękne. A to oni robią takie kwiatki? Tak, i chyba z różnych smaków można, tak? O, właśnie tak to wygląda. No i co, macie ochotę? Czy ten? Chodź, weźmiemy jednego na płatę. O, dobra, to damy radę. We would like raspberry with chocolate. Ile kosztuje? 3,50 euro. Ale piękny lód. O, co robię? Yeah. Yes, it's really beautiful. Oh, yeah, thank you. Thank you. A jeszcze komplementy to sobie walą na zmianę. Oj, Dziocha, no. Zobacz, jaki piękny. Ja muszę zdjęcie. Koniecznie. No, oczywiście. Czas, by zrobić zdjęcie na Instagramie. Czy ja też mam drugie to? No. To nie higienisze. Oj, ta sama ślina. O Jezu, jakie dobre. Zjedliśmy ciemną czekoladę. Naprawdę jest taka ciemna. A pani jakie miała smaki? Jak pani postanowiła? Nie pamiętam zupełnie, ale dobre. Były bardzo dobre. Cudowne miejsce. No to, że piękne, to jeszcze takie ładne. Róże rozwaliłem. Oż ty, no nie, no weź, po prostu nie. Tyle pracy. Tak się dopadnie i pożre. I doszliśmy do jakiegoś ładnego placu. I podobno tu jest jakiś kościół, jakieś coś tam, mówię wam. O, jest. Nawet ładny w sumie. Bardzo ładny w sumie. Wow.
No nie spodziewałem się. Ej, czemu tu jest tak ładnie? I taka muzyka? Barcelona. No tak. Była raczej taka prosta i nie robiła wrażenia. I oni ją przebudowali całkiem niedawno, jakieś 70-80 lat temu. No to niedawno. Stosunkowo. I ona jest po prostu tak zrobiona, żeby była ładniejsza i żeby ta dzielnica stała się turystyczna. Okay. I tak robili w ogóle z wieloma budynkami tutaj. I chyba im to się udało, bo jest naprawdę cudnie. Słuchajcie, ja się tak jaram. Zobaczcie, no to jest jedyna możliwość. Jak sobie pomyślę, że to 2000 lat temu mniej więcej Rzymianie budowali już takie budowle. To jest w ogóle niesamowite jakieś, nie wiem. Ja tylko w grach takie rzeczy super widziałem, a teraz na żywo. Nikola nam mówi, że to są budynki czego? Władzy? Władzy katalońskiej. Okej. Okay. Jakiś urząd miasta, coś w tym stylu. No, no spoko. I znowu ta żółta wstążka. A tutaj to jakaś dawna cywilizacja była, takie rysunki z polowania zostawili. Wielcy ludzie, tak. Mieli po 5 metrów, trochę takie dzieci. Jeździli na słoniach, takich słoniokoniach i walili takimi dużymi palmami. Tak nam powiedziała Nikola. Słuchajcie, ona mówiła ostatnio o cywilizacji słoniokoni, więc nie wiem, czy jej ufać, ale ona mówi, że to jest od szkoły boisko, takie podwórko, tak? Tak jest. Show. Kłamie. A tutaj jest tak pięknie, że aż musieli to zasłonić. Tak, uznali, że zbyt pięknie, bo co? I to było za duże tło, bo to jest mała uliczka i po prostu zasłonili. No, ten budynek też jest piękny, taki na rogu. Trochę też mi ze Stanami Zjednoczonymi się kojarzy. Patriotycznie wybraliśmy się na prawdziwą wycieczkę do sklepu z kaczkami. Sklep z kaczkami, serio. Różnymi. Lol. To jest niesamowite. Ale pełno kaczek. I tu jest nawet kaczka sercownik, tak. Kaczka Harry Potter, Donald Trump, Marilyn Monroe, wszystko jest. Wszystkie kaczki świata. Ale ja ogólnie nie polecam tego sklepu z kaczkami, ponieważ była tam jedna żaba. A podobno same kaczki. I żabą. A jedna żaba była w koronie, czyli taki król tych wszystkich kaczek. Jak się ją pocałuje, to się zamienia w kaczkę. No i kolejny piękny plac. Ja nie wiem, w ogóle to jest jakieś magiczne miejsce. Tu wszystko jest piękne. Na mieście padła nam kamera. Podładowaliśmy się trochę, jesteśmy teraz w naszym mieszkanku uroczym. Rafciu zrobił obiad. Zobaczcie, to tylko jest że paczka. Nieco inaczej to wygląda. Jest to paczka z chlebkiem. Miały to być krokiety, co prawda. No ale nieważne to jest. Ważne, że jest zrobiony. W ogóle to jest piękne, że mogliśmy sobie wziąć patelnię, po prostu zrobić sobie obiad w Barcelonie. Pecha. Naprawdę niedobre? Nie no. Posmarły chleb będzie dobre. To nie jest to. Ziemniaczano. Nie, to jest ten serowy. A smakuje jak ziemniaczano cebulowe. No bo tak zrobiłem. To zrobię wam jeszcze mały room tour. Zobaczcie, to jest pokój Krystyny, bo Krystyna wyjechała w ogóle, zostawiła pusty pokój nam z kotem, który się tam kryje. Znaczy puste w ogóle całe mieszkanie. I jest to trochę dziwne, no ja podziwiam to zaufanie, bo zostawiła w ogóle tu jakiegoś MacBooka i całe mieszkanie pod naszą tutaj kontrolą, więc chyba nie wie, co ją czeka. Ona ma tu takiego rekina, takie półeczki ładne. No. Jak pod naszą kontrolą? My tu jesteśmy pod rządami kota. Znaczy, to prawda. To on tutaj rządzi.
To jest nasz pokoik, nasze łóżeczko, wieszaczki. Tutaj na tarasie ktoś śmieszny wychodzi się z dwóch stron. Ja tam nie mogę przejść normalnie tutaj naszym pokojem do tego krzesła, tylko muszę wejść przez pokój Krystyny. Tu jest nasze przenośne biuro w ogóle na ziemi. Dalej mamy stół, taki ładny, jak ona napisała, cozy room. Tutaj mamy taką fajną toaletkę, małą i oczywiście z odsłanianym tutaj widokiem. Takie prania można sobie powiesić, coś takiego. Tutaj odkryłem w ogóle perełkę, nie wiem czy Krystyna zajmuje się jakąś fotografią czy coś, ale jest pełno tutaj aparatów, starego sprzętu. Tak, ona pisała, że to jest jej pasja. Tutaj tak samo, stare aparaty, ale to co znalazłem tutaj to jest po prostu perełka. Zobaczcie co tu jest, stare Nintendo, jeszcze z edycjami Castlevanii. Prawa, ogólnie tymi starymi, grzebiemy. Nie no, no ja wiem, że nie grzebiemy, no ale chciałem tylko pokazać. I jeszcze chciałem pokazać kuchnię. Witajcie w naszej kuchni. Tak. Słuchajcie, takie tu są numery. Gotujemy tu. Nie używałem czajników. Tak, to jest dziwne. Kawkę zrobiliśmy sobie rano w kawiarce. Właśnie kawę musimy zrobić jeszcze. No koniecznie, a na razie robię nam herbatkę. O. W garnku. Gotuję wodę. A co ci Nikola powiedziała, że kiedy oni piją herbatę? Tylko jak są chorzy. A na dziwne, kawę nie? Chodzą na miasto. Bo w zasadzie to rzeczywiście ceny są takie, tak. Że... W ogóle u nas byśmy w tej cenie nie kupili. Euro 70 zapłaciliśmy za kafę, tam, kafę latte. Kafę latte i za croissanta. No, czyli za, w takiej cenie u nas byśmy za croissanta nie, no. nie zobaczyli. Jeszcze Krystyna zostawia nam herbatki, tak. Jaką chcemy. Teraz? A jakie są? Ja bym kawkę chciał, ja nie chcę herbatki pypki. Nie chcesz w ogóle herbatki? No, nie, bo już wodę, nie, wodę ugotowałam. Ale wodę nagotowałaś na kawę też może być. No możemy. No. Okej, okay, też nie będę pytać w kawiarce. No to herbatka później. Ja i w ogóle mamy swoją też półkę w lodówce, bo nam zostawiła. O, a to jest Krystyna. Pokażę wam Krystynę. To jest Krystyna. Hej Krystyna. I ona tu w ogóle chyba w różnych krajach była, bo to różne rzeczy ma. Gdańska. Tak. O, i kawę musimy robić w taki sposób. Profesjonalny barista. No. Tylko Adriana tak potrafi ładnie zrobić kawę. Tak właśnie podano nam w kawiarni. Nie, tam... Tam mieli. Czajniki. Chyba ekspres. Bo to po prostu jest ekspres do kawy. Jak podciągniesz do góry, no. Będziesz miał kawę. Kawa! Proszę bardzo. Super. Podoba mi się taki ekspres. No może ten stolik nie był robiony przy użyciu poziomicy. Jakiejś krzywej poziomicy. No ale i tak jest pięknie. Dużo tutaj, balkon chyba cały. Tak, to w ogóle cała Barcelona. Jeżeli miałbym powiedzieć, czy to miasto czym się wyróżnia, to jest takie krzywe. Wszystkie ulice są krzywe, wszystko jest pod dziwnymi kątami i to jest piękne. I każdy budynek wygląda tak, jakby każdy uznał, ej, ja sobie wybuduję taki z piaskowca, ktoś, ej, ja sobie taki nowoczesny. A jeden powie, o kurczę, a ja zrobię sobie takie dziwne łuki. No i każdy sobie robi po swojemu. I w ogóle jest tak bardzo spadziście. No, stromo czasami. Tak, naprawdę, tak po prostu... Dziwny teren po prostu. Ale nam się tu podoba, bo my też jesteśmy trochę skrzywieni. A, my też jesteśmy skrzywieni psychicznie, tak. Ale po prostu musimy tam się wybrać. Chyba jutro tam pójdziemy na spacer. No zobaczymy. Po tym terenie szpitala. Zabierzemy was. Tu jest pięknie. Wszędzie was zabierzemy. I zobaczcie, jeszcze tutaj mamy takie wyjście, w sumie taką suszarnię. Tutaj wieszają ubrania. Przy pięknym słonku. A tu w ogóle ktoś ma taras, na który wszyscy patrzą od góry. Jada pięknie pasuje, tu teraz taka hiszpańska w czerwonej sukience. Dobra, lecimy, lecimy! Szybko! Szybko! Jak najszybciej na dół! Jest taka sytuacja, że właśnie jedziemy na sesję zdjęciową. Z takimi dwoma laskami dzisiaj będę miał zdjęcie po prostu. To będzie zdjęcie do portfolio Alfonsa. Sesja będzie w ogóle międzynarodowa, będziemy mieli fotografa znajomego Nikoli i w ogóle znajomego. Który nazywa się Amir i jest Hindusem. No dobra, i gdzieś tutaj chyba będziemy mieli sesję. Szukamy czerwonych kwiatków, bo podobno tam jest fotograf. Justyna. Ładnie wyglądacie, dziewczyny. Proszę. Dziocha, jesteś gotowa na sesję zdjęciową?
Czy sesja zdjęciowa jest gotowa na nas, nie wiem. Hello. Hello. Dobra, i dziewczyny tutaj zaczynają pozować. Amir będzie czekał potencję trzem czerwonym krasnoludką. On ma taką bluzę, jak gdzie jest Wally. Fotograf to tutaj ma taki profesjonalny statyw z buta na przykład. Fajny. Ale laska tu sobie leży. Chyba z jeziora wypłynęła. Takie laski słyszałem, że z tych sadzawek wychodzą tutaj w Hiszpanii. Od razu w takich hiszpańskich strojach. Ola laska. Ale jednak Adrianna. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Musimy się trochę pośpieszyć i pocykać jeszcze trochę zdjęć, bo zaraz zajdzie słońce, a tego nie chcemy. Nie wiem, co to jest, wygląda jak mały bocian, ale jest piękno. I tu teraz Nicola goni tego pseudo łabędzia. Hiszpańskiego. To jest łabędź hiszpański. Mini łabędź hiszpański. Nikola go goni, żeby zrobić sobie z nim foteczkę. O, niedźwiedzia, to niedźwiedzia. Słonio konie. Słonio konie, a teraz... Teraz są hiszpańskie łabędzie. Zostawiła torbę, dawaj, bierzemy. No, bierzemy jej to. Bierzemy i spadamy, nie? No. Ja nie wiem, jak po angielsku powiedzieć, że się nie położę na trawie i mówię Adzie, że I don't want to have a kleszcz. Jak jest kleszcz? Kleszcz. Kleszcz to kleszcz. Dobra, zmieniamy miejscowy cały czas. I w ogóle miałem sesję też solo. Ja teraz chciałabym pozdrowić Anitę z kanału, no tu jestem. Oczywiście. O, ruch głową, ruszaj głową. No, wszyscy powinni. Okej, fajnie. Adam, mam foto, jak wącham różowe kwiatki. To oddaje całe moje wnętrze. Dobry fotograf, widziałam, że zauważy. Tak, że jestem delikatny. To ładne słowo. Miękki. Boże, jaki piękny motocykl, triumf. Ada. I takim triumfem jeździć sobie po Barcelonie. To by było coś, nie? No dobra, musi nam wystarczyć profesjonalna sesja zdjęciowa w Barcelonie. No trudno. W ogóle często tutaj widuje się popisane auta. Jakby ludzie myśleli, że to jest mur, nie wiem, i malują sobie samochody, jak stoją też przy murze. To jest ciekawe. Dobra, a teraz szukamy kolejnego spota, kolejnej miejscówy fajnej. Tu jest dużo takich fajnych miejsców. Teraz zdjęcia ze schodami. Nicola pierwsza. Zobaczcie, jaki tam mamy w ogóle widok na Barcelonę. Panorama, kolejka. Z tej kolejki też na pewno jest piękny widok. Zobaczcie, no przecież to jest kosmos jakiś. Jak to wszystko wygląda? W ogóle dowiedzieliśmy się, że nasz dzisiejszy fotograf jest naukowcem i pracował w Delhi i... Tak, to jest eksperyment społeczny. Czy ludzie będą oglądali nasze zdjęcia? Wow! Są palmy, a Grażyna! Gdzie my jesteśmy znowu? Gdzie my polaziliśmy? Oj Boże! Dzień kolejny pełen przygód. I palmy. Chyba nie dokończyłem historii. Nasz fotograf jest naukowcem, a w wolnych chwilach jest fotografem, także w ogóle też czadowo. Tak, podwójna osobowość. Jak Clark Kent. No właśnie, palmy! Trawę. Ciekawe, czy tu mają kleszcze. Ja się boję kleszczy cały czas. Ach, no trudno. Ale czego to się nie robi dla fotografii z palmami? No, Grażyna, spodziewałaś się tutaj basenu? All inclusive. Morza to tutaj się nie spodziewałem. No nie wiedziałem, że my jesteśmy teraz nad morzem. Tu jest jakiś obszar stoczniowy. Wow, jak to jest czadowo, jak to jest pięknie. Nie, to jest niesamowite po prostu. Nie, no tego się nie spodziewałem teraz. Okej, okay, tu przy fontannie są takie słupki, na których można sobie stanąć, gdy jest taki mini wodospadnik z panoramą miasta, więc w ogóle czad. No, co Adziocha? Podoba się? Chciałem wam pokazać piękne kwiatki, ale to nie o to chodzi. Chodzi o ten piękny widok portowy. Kamerkę 360, tak, tak, to prawda. A teraz idziemy tam, tam jest też panorama, w ogóle plac. I tam też widać cały ten port, całą Barcelonę w ogóle stamtąd też widać. Więc te foty będą piękne, po prostu. Ja cię kręcę, no zobacz Grażyna, co, gdzie my jesteśmy? Tu jakieś wzgórza w ogóle, tu, to nie jest Klif Orłowski, to jest większe. No nie, nie ujmujmy Klifowi. Nie, no nie ujmuję, ale jest olbrzymie. To jest wielki Klifor. No. Spinamy się? Ja, aż przejdę się z wami i pokażę wam, jak to wygląda.
ze wszystkich stron. Tutaj sesja zdjęciowa dalej. Zobaczcie. Piękne. Ale tu chyba spodobało się to miejsce ludziom do picia, szczególnie wieczorami, jak tu jest wszystko oświetlone. Nie dziwię się. Nie, zobacz, Adusia. Tutaj chyba ulubione miejsce wszystkich na piwo, żeby sobie wyjść z takim widokiem. Po prostu za ładnie by było bez tych śmieci. No tak. To nielegalne, żeby to było aż tak ładnie. To wyrzućmy to parę śmieci. Nie wiesz, że palmy to jeszcze powyginane, jakieś lampy. Zobacz, lampę wygięty tu mają, zobacz. Widzisz to? Roztopiła się. Roztopiła się, tak gorąco. Boże, jak tam jest pięknie, tam widać całą Barcelonę. Nie wierzę po prostu, jakie tam mamy szczęście. Ja. To jest jakiś kosmos. Dla nich to już jest takie normalne, oni sobie chodzą tam, tam codziennie taki mały widok. Ale my nie. Grażyna, zobacz. No! To jest coś pięknego. To jest niesamowite aż. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Cała Barcelona. To może być tak pięknie. No ja. No zobaczcie, jeszcze te chmury, to wszystko. Ja cię kręcę. Could you tell me, tell us about yourself? My stuff like like photography? Yes, like photography. I'm a scientist by profession and I am a photographer by hobby. I'm shooting these guys. And where they can find you? They can find me on Instagram. It's I'm here. It's ali.aamir4. Okay. That's the link for Instagram. Okay. Thank you very much. Yeah, tak, podamy w opisie filmu jeszcze. Dobra, foty porobione, to pora na imprezkę, tak? No. Na potańcówek, Grażyna, idziemy. Te ruchy, to tak. To jak Anita. My tu mamy szczęście, naprawdę, kurczę, nie wiem, że tak się trafiło po prostu, że Nikola ma takie znajomości, takie wtyki, że po prostu mieliśmy sesję tutaj, w takich okolicznościach. Ja jeszcze nie dowierzam. Ja jeszcze nawet nie uwierzyłam w to, że tu jesteśmy. Mamy jeszcze sesję zdjęciową. Teraz idziemy na jakąś imprezę, w ogóle jest cudownie. I w ogóle mamy zachód słońca jeszcze tam. Nie no, zobaczcie, to jest bar. A to jest widok z tego baru. Ja, nie no, czy to nie jest piękne? A, to jest basen. Wow. To jest basen. Ej, to nie jest ten olimpijski przypadkiem. Nie wiem co to jest, ale jest przepiękne. Ja. My tam byliśmy, Sagrada. Tak, tam jest Sagrada Familia, ten mały punkcik. Ja cię kręcę. Pięknie. No z takim widokiem to sobie można siedzieć, słuchajcie. Zobaczcie. Można. Ewentualnie. Posiedzimy. No i niestety ta część wycieczki już się żegna z nami. Pa, cześć, cześć, dziękujemy za wszystko. I teraz kupujemy bilety. Tutaj dyszkę. Ile tych przejazdów jest za 10,20? 10, okej. 10,20 powinno być. No właśnie. A bilety do autobusów i do metra można kupić właśnie w takich czerwonych automatach. Venda de tickets. Gracias. Gracias, gracias automacie, gracias. Idziemy. I teraz chodzimy po takiej imprezowej uliczce, gdzie wszędzie pachnie marihuaną i szukamy takiego miejsca, gdzie zjemy jakieś tapas. Tak po 1 euro, żeby były mniej więcej, to żebyśmy mogli sobie parę kupić. Tutaj tata z synem grają w piłkę o ścianę, fajna, fajna sprawa. A tutaj wszyscy imprezują. I tutaj zobaczcie, ludzie sobie biorą takie właśnie małe przystaweczki, tapas. No to też chyba pójdźmy, od euro do euro 50 tam ceny, coś takiego. A, tu jest wyjście. Mamy stolik, ale jeszcze nie mamy krzeseł. O, pan da nam krzesła chyba. Z małą wykałaczką jest za euro, z dużą za euro 50 chyba. Zobaczcie, jakie mamy cuda. Z małą wykałaczką po 1 euro. Takie tapas i przystaweczki fajne. I jeszcze zamówiliśmy sobie sangrię. Dziocha. Sangria. To jest piękne. Pierwsza sangria. Zdrówka. Sangria, sangria, sangria. Nie dla siebie. Ale jest pyszna, taka owocowa i zimniutka. Polecamy wam to miejsce. Nie wiem, przy jakiej ulicy jesteśmy. Ktoś coś wie?
Del Bai. O, właśnie tej. Nie ważne, jak się nazywa restauracja? No właśnie, już pokazałam. Deblai. Okej. Okay. Pinchoy. Świetne miejsce, przepyszne jedzenie. Przepyszna sangria, taka orzeźwiająca, naprawdę, z lodem, naprawdę fajna. Z cytryną, rzeczy. I przystojni kelnerzy i mili. I rafczak. No. Przystojny rafczak. No, cóż poradzić. Po tej całej imprezie jedziemy teraz na kolejną imprezę. Tylko teraz mamy tam za darmo alkohol i jedzenie. Coś pięknego! Barcelona! I alkohol! Dobrze, Nikola, piona! Wyszliśmy sobie tu z autobusu i co tu jest? Morze, tak, jest tu Morze Śródziemne. Ja nie wiem, wypiłam kieliszek sangrii i widzę morze, nie wiem co będę. Tak, tu jest plaża. Boże, masakra. Pięknie! No i co, Dziocha? Ja to widziałam w internecie. No. A ja byłam w tamtym hotelu na drinku. O nie. Wow, ale kosmos. A gdzie my mamy klub z tą imprezą? Tam. Tam idziemy. Do tych wieżowców? No dobra, niech będzie. No trudno. Okej, no niech będzie. Właśnie to jest piękne, mi się zawsze marzyło, żeby podjeżdżać sobie motocyklem między wieżowcami i wjeżdżać prosto na plażę, nie? No jest bajka. Prowadzić do Los Angeles. No właśnie tak mi się marzyło zawsze, wiesz, motocyklem takim po nocy sobie podjechać, wzdłuż plaży sobie jechać i walnąć się tutaj na plaży. I to jest klub, do którego zmierzamy. Jest to klub Szoko. Tak Nikola mówi, Szoko? No to super. Jak szokolada. O Jezu, wieżowce, plaża. Laski. Yeah. Szoko. Dobra impreza, a tam jest selekcja. Mam nadzieję, że mnie wpuszczą w klub i spodenka w ogóle. Gotowe na imprezkę? Słuchajcie, weszliśmy do klubu, dostaliśmy pieczątki, jesteśmy w szoku i dostaliśmy takie kupony na jedzenie i alkohol. Także zaczynamy zabawę. I Nikola poszła po alkohol, a my idziemy po żarcie. Mamy kupony, mamy kartę jedzenia. To jest w ogóle bardzo rzadko spotykane, żeby w klubie było jedzenie i jeszcze kupony na jedzenie. To jest niesamowite. Stukamy się. Woo! Kolejne szampany za darmochę. Oprócz dwóch posiłków, tu jest jeszcze deser. To jest jakaś. To jest kosmos, to jest nienormalne. Tu teraz częstują słodkim. Jestem zakochana. Idziemy przez Barcelonę. Tak, mam dwie dziewczyny, wszyscy mi zazdroszczą tu panowie w Barcelonie, policjanci, nie policjanci. Rekon wszystkim po kolei odpowiada, zabiera dwie razy. Oh, two girls, I take two girls to home, yeah. Wszyscy patrzą, yeah, wow, ja wow, yeah, wow. Respekt w Barcelonie. Serio. Tak człowiek najedzony, napity, właśnie wraca do domu. Darmowe drinki mają też swoje minusy. Wow, wracamy do domu, darmowe żarcie, darmowe drinki. Mi wystarczy niewiele do szczęścia i Rafał później mi pomaga. Pierwszy raz tylko mieliśmy darmowe jedzenie na kartę. Kto pomoże mi? A potem piękne Hiszpanki dawały nam jedzenia, sushi, pełno tych tortilli. Nie, ale jedzenie w ogóle było tak dobre, ja się czułam jak w świetnej restauracji, w ogóle nie w klubie. Po prostu sushi, tam były takie tortille przepyszne. Z tym, że tutaj tortilla to jest coś innego, nie taki wrap zawijany, tylko zapiekanka ziemniaczana. Nie, tamta chyba ziemniaczana? Tak, z cebulą. Nie jestem pewna, bo trochę inaczej smakowała. Wczoraj jedliśmy taką, ale czy dziś to było to samo? Nie. Nieważne, w każdym razie za darmo alkohol, za darmo jedzenie. Taka impreza. Wracałem z dwoma dziewczynami, wszyscy faceci w Barcelonie mi zazdrościli. Każdy policjant robił tak. O, nie policjant, nice. Tylko ochroniarz przy klubie. Nie, policjanci też. Policja mieli napisane. Tak? No. Aha. Także szacuneczek zdobyłem na dzielni w Barcelonie, a teraz wracamy do naszej willi z tarasem z widokiem na San Hospital de Pau. Tak! Właśnie San Hospital de Pau, który jest za tym budynkiem, bo to jest nowy szpital, Boże, a ten stary jest dalej. Nie można tak pić wszystko i jeść za darmo, bo potem się człowiek napije za bardzo. Albo naje. Ja na przykład się czuję przejedzona. Ja się czuję na przykład zapijony. Zabajony. Jedzonko był. Nie, w ogóle był szał. Jakiś dzisiejszy dzień. Sesja zdjęciowa. Klub.
impreza przy plaży w Barcelonie. Familia. Wszystko. Tylko musieliśmy się szybko zwijać, niestety nie było opcji, żeby jeszcze... A, to samolot tak sobie leci, nisko dość. Żeby sobie pójść jeszcze na plażę, bo musieliśmy się spieszyć na ostatnie metro. Zdążyliśmy, wróciliśmy ostatnim metrem, wysiedliśmy właśnie na przystanku, jak to mówiłaś, samolot do Świętego Pawła chyba. Właśnie ten. I stąd pieszo mam jakieś 10 minut do domku. Ale to jest super. Do naszego mieszkanka z kotkiem. Z alergią. Przecudownie po prostu tutaj. Policja jedzie. Dobra, kończę ten film. Nic dobrego. Zapraszamy do subskrybowania i do kliknięcia pijanego dzwoneczka. Także do zostawienia łapki w górę pod filmem. Plus jest taki, że nas nikt nie okradł. Bo kto by chciał pijanych okradł? Sama przyjemność. Dziękujemy za oglądanie tego vloga. Zachęcamy do subskrybowania, żeby być na bieżąco z filmami z Barcelony i nie łapka tylko. Pod filmy. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się film podobał. A jak się nie podobał, to też łapkę w górę. No, tak żeby wam się kolejny podobał, żebyśmy się starali bardziej. O. A, to tak. I do zobaczenia jutro. W Barcelonie! Bliżej gwiazd. Okej, jeszcze na chwilkę się pojawiamy. Muszę powiedzieć, że albo jesteśmy pijani po tych trzech darmowych drinkach, albo widzieliśmy prawdziwą jaszczurkę. Wspinającą się po w domu! Taką tycią, ale jaszczurkę.